Hej, witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy BIM oraz Lean. Dzisiaj będziemy mówić o kolebce Lean, którym była praca firmy Toyota. Również powiemy o przedstawicielach tej firmy i także obiecana historia o tym, jak Taiichi Ono, jeden z głównych twórców Toyota Production System, oszukał świat. A więc zaczynamy. Linią przewodnią pracy Taiichi Ono, tak gdzieś od okresu powojennego, czyli od 1945 roku, było stawianie ludziom wyzwań przy pomocy takich prowokacyjnych pytań, które miały stymulować ich samodzielne rozwiązywanie zadań w codziennej pracy. Czyli była to taka metoda mentoringu i coachingu, która od tych pierwszych początków stała się praktycznie osnową całego systemu Toyota Production System i stanowi do dzisiaj taką metodę obchodzenia się z pracownikami. Pierwszą rzeczą, jaką Taiichi Ono robił na hali produkcyjnej, to była standaryzacja kroków procesu i potem ich ciągłe udoskonalanie. Także system ciągłego udoskonalania, który się wziął z cykli PDCA, czyli Schuchart i Edwards Deming, przeszedł w Training Within Industry w Stanach Zjednoczonych, przeniósł się później do Japonii i tam dał początek pierwszym zarysom Toyota Production System, gdzieś koło roku 1948. Ale sama historia tego, jak firma Toyota działała, bierze się o wiele wcześniej. Twórca firmy, jeden z najlepszych konstruktorów japońskich, Sakichi Toyoda, skonstruował w 1905 roku taki manualny system zatrzymywania warsztatu tkackiego, dlatego że biznesem firmy była wtedy produkcja maszyn do tkania i ten system nazywał się Jidoka, czyli automatyzacja z ludzką ingerencją. I ten system oczywiście przeniósł się i również istnieje w tej chwili w firmie, która produkuje auta. I również charakteryzuje się tym, że pracownicy mają autoryzację do samodzielnego zatrzymywania linii produkcyjnej. W 1935 roku powstało pięć głównych zasad Toyody, które się potem przerodziły w 14 zasad. Pierwsze zarysy tak zwanego just in time, czyli zarządzania czasem, zainicjował Kiichiro Toyoda i było to w nowej fabryce, która powstała, czyli Koromo Plant. W 1949 roku Taiichi Ono został generalnym menedżerem Koromo Plant i później się zaczęły schody. Po wojnie siły alianckie, one ingerowały w rynek i nałożyły między innymi również na system, na firmę Toyoty, nałożyły pewne ograniczenia finansowe. Także firma w 1950 roku stanęła u progu bankructwa. Były niesnaski ze związkami zawodowymi, mimo tego, że rok wcześniej były podpisane różne umowy. Zamknięto dwie fabryki. Później z czasem, w ciągu następnych kilku lat, tak do 1953, były wielkie tarcia. Była najpierw ugoda ze związkami. Takim zbawiennym wydarzeniem było to, że podczas wojny koreańskiej Japończycy, a zwłaszcza firma Toyota, otrzymała zlecenie na tworzenie ciężarówek wojskowych, które bazowały na amerykańskim modelu. I firma to praktycznie postawiło firmę na nogi. Ale mimo tego w 1952 roku były wielkie strajki, które zaszokowały firmę. I później podpisano taką umowę, której Toyota się trzyma praktycznie do dzisiaj, czyli poszanowanie wszystkich pracowników i więcej zwolnień już nie było w firmie. I
1954 roku powstał system supermarket, czyli na wzór amerykański, dlatego że była w międzyczasie była wizyta w zakładach Forda. Taichi Ono widział supermarkety amerykańskie i ten just-in-time został wzbogacony praktycznie o system Kanban, czyli takie karty materiałowe, które umożliwiły produkcję właśnie tylko jeśli chodzi o zapotrzebowanie. Także produkowano tylko wtedy, kiedy było zapotrzebowanie, nie robiono nigdy zapasów. Ponieważ firma stanęła na progu bankructwa, długi czas później w jednym z wywiadów, który udzielił Taichi Ono dla pisma The Economist brytyjskiego, firma stała praktycznie plecami do ściany i z właściwą sobie rubasznością Taichi Ono powiedział, że to był praktycznie stworzenie jakiegoś systemu, to był praktycznie ostatnie pierdnięcie fretki, czyli takie fretka, która jest osaczona w jakimś narożniku, wydziela praktycznie taką samą substancję jak skunks i przez to się broni. Także to było rzeczywiście ostatni dzwonek, żeby uratować firmę. Chronologia takich podstawowych kroków, czyli zarządzania czasem, potem jakością, potem nauka z popełnionych błędów, później strumień wartości, to wszystko było przez lata. Także widzimy to od 1954 roku, przez wiele lat dojrzewał ten system i dojrzał w najlepszym takim świadectwem tego, jak funkcjonuje ten system, to był rok 2011. Wielkie trzęsienie ziemi w Tohoku. Od roku 1900 te trzęsienia ziemi są rejestrowane na ziemi. To jest czwarte, jeśli chodzi o moc. Z 9,1 w skali tak zwanego moment magnitude. No, najlepszym dowodem jest to było na morzu, na oceanie spokojnym, jakieś 30 km od wybrzeży Japonii. Siła była tak potworna, że ten główny ląd Honshu został przesunięty w niektórych miejscach nawet o 5 metrów. I Toyota miała już taką kulturę, że fabryki dostawców, które zostały zniszczone, zostały odbudowane ludźmi Toyoty i na koszt Toyoty. Także oni pozwolili dostawcom praktycznie, no, podstawili tych dostawców na nogi własnym kosztem. To już jest taka kultura w tej chwili u nich. Skąd się generalnie wziął ten termin Lean i jak to powstało? Przede wszystkim w książce Taichi Ono Workplace Management pojawił się taki termin Gen Ryu, który oznacza praktycznie takie limitowane ilości, limitowany ciężar, limitowane surowce. I przetłumaczono to 6 lat później, przetłumaczono to jako Lean. I w tym samym roku, w 1988, John Krawczyk, który pracował z twórcami, z wieloma właśnie propagatorami Lean w Stanach, on użył w artykule dla MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, użył w takim artykule, w tytule jego nazwę Lean. Także Lean pochodzi nie z Japonii, tylko jest to amerykańska nazwa tego całego systemu. I później jeszcze w latach 90. podczas produkcji Priusa, główny wtedy inżynier Toyoty, akurat wtedy już Taichi Ono nie żył, Takeshi Uchiyamada stworzył taki termin Ubeya, czyli Big Room, taki rodzaj pokoju wojennego, w którym dzieją się wszystkie decyzje i cała produkcja również jest w tym pokoju sterowana. Tu mamy kilka cytatów. Drugi człowiek, współtwórca
to production system, zewnętrzny konsultant Shigeo Shino, o nim będzie jeszcze dalej. I to są ważne rzeczy, dlatego że generalnie spojrzenie na Lean przy pomocy tego myślenia zachodniego, ono się troszkę różni od tego, w jaki sposób Japończycy to postrzegają. A więc Lean nie jest żadną listą rzeczy do zrobienia, tylko to jest sposób myślenia, czyli jakaś strategia, która polega na pewnej filozofii. Poprawa to jest robienie czegoś, czego do tej pory nie robiliśmy. I dość charakterystyczne są priorytety, a więc najpierw jest łatwiej, czyli najpierw poprawiamy to, żeby było łatwiej, potem żeby było lepiej, potem żeby było szybciej, natomiast taniej wychodzi praktycznie samo z siebie. Edward Deming dorzucił swoje, że jakość pochodzi nie od inspekcji i od kontroli, tylko od poprawy procesu produkcji. Natomiast Taichi Ono powiedział, że postęp nie może powstać tam, gdzie jesteśmy zadowoleni z aktualnych rozwiązań. I również koszty nie są po to, żeby nimi zarządzać, nie żeby je kalkulować, tylko one są po to, żeby je redukować. Także to są takie te podstawowe złote myśli, które są u podstawy systemu Toyoty. No więc jak ten nasz Taichi Ono, James Bond, Ono Taichi Ono oszukał świat? A więc w jednym z ostatnich wywiadów przed śmiercią, to był koniec lat 80., powiedział, że on jest dumny z tego, że jest Japończykiem, chciał, żeby naród odniósł sukces i równocześnie starał się pomagać nawet swoim konkurentom. Ale powiedział w tym wywiadzie, że był bardzo zaniepokojony, że Amerykanie i Europejczycy mogliby zrozumieć to, co robią, że skopiują to i pokonają Japonię na rynku. I to jest charakterystyczne dalej, że zrobił co w mojej mocy, co z jego mocy, aby zapobiec pełnemu zrozumieniu naszego całościowego podejścia przez wizytujących. Co takiego? A więc jak to było? Przede wszystkim tłumaczył to, mówiąc o jakiejś redukcji strat, tłumaczył mówiąc o różnych technikach, które zaopatrzył jeszcze w japońskie nazwy, tak jak na przykład Kanban. Tymczasem Kanban wcale nie był celem. Nie był celem redukcja Kanban, nie był celem rozbudowa Kanban, tylko najlepszy Kanban, który jest praktycznie zerowy. I powiedział coś takiego jeszcze, że miał pomysł szybkiej, równopłynącej rzeki, której nie byłoby żadnych zwalniających jej zapór, ani przyspieszających katarakt. I to było jego wyobrażenie. Natomiast co sprzedał Zachodowi, to jest to, żeby obniżyć ten poziom rzeki, żeby znaleźć te kamienie i się nimi zajmować. A to wcale nie chodziło ani o statek, ani o kamienie, tylko o wodę. I nie było celem wcale, żeby było mniej wody, tylko chodziło o to, żeby więcej wody było, żeby płynęła szybciej i żeby tak zwiększyć profit. I takie były skutki. W roku 2019 Toyota była największym producentem aut na świecie. Nie przez szukanie jakichś tam strat, ale właśnie przez zwiększenie produkcji, przez stworzenie tego przepływu wody w naszej rzece. Takich kilka praktycznych uwag, a więc Taichi Ono kazał menadżerom studiować gemba, czyli miejsce, w którym powstaje wartość, minimum przez 2 tygodnie codziennie. Od tego w ogóle było zaczynane. Jego ulubionym słowem było słowo zrozumieć, jako w ogóle pierwszy krok w pracy tych menadżerów. I jego charakterystyka to była taka, że on nigdy niczego nie tłumaczył. Nawet jak znał odpowiedź, to czekał na to, żeby ci, którzy mieli się zająć rozwiązaniem jakichś zadań, żeby sami doszli do rozwiązania. Nawet gdyby te rozwiązania były błędne. Nie poprawiał ich, tylko chciał, żeby oni się sami uczyli. I przede wszystkim nigdy nie kodował nic, nigdy nie nazywał. Mówił, że jeżeli coś nazwiemy, jeżeli coś sklasyfikujemy, to wszyscy będą oczekiwać, że to przyjdzie w pudełku.
I również był silnym zwolennikiem standaryzacji, ale takiej standaryzacji, której się nie kwalifikowało, nie klasyfikowało, ani nie systematyzowało, tylko te standardy, one były poprawiane z dnia na dzień. Także standard z dzisiaj, za tydzień był już zupełnie inny. I to jest taka metoda, która różni trochę nasze standaryzacje, które mamy w BIM-ie na przykład, bo tam staramy się działać według zasad, które no, na przykład wytycza nam norma BIM, czyli 19650, a tymczasem wcale to nie o to chodzi. Jeżeli możemy to zrobić prościej, jeżeli możemy to zrobić, możemy te standardy poprawić, to w ten sposób powinniśmy dalej działać, a nie trzymać się tego zapisanych klasyfikacji, standaryzacji, nawet w takich dokumentach jak norma. Również książki, które wychodzą. Książka, która o standardach wychodzi dzisiaj, za tydzień ona już na dobrą sprawę powinna być nieaktualna. I przede wszystkim chodzi o to, żeby te skomplikowane idee były coraz bardziej proste i zrozumiałe. Chodzi o przede wszystkim o zdrowy rozsądek. Drugi wielki człowiek z Toyoty to był Shigeo Shingo. On na przykład dzielił inżynierów na cztery kategorie. Pierwszy to byli ci, którzy chodzili zawsze w białych rękawiczkach. Nazywał ich albo inżynierami białych rękawiczek, albo stołu. Tacy, którzy nigdy sobie nie brudzą rąk, tylko po prostu robotę wykonują innymi. Drudzy to byli tacy, którzy na nic się nie zgadzali, bo tego już kiedyś tam próbowali różne rzeczy robić, to się nie dało, w związku z tym tego się nie da i tego nie robimy. Inni byli tacy, którzy tylko szukali rozwiązań z katalogów, czyli takich standardów, między innymi właśnie jak mamy dla BIM-u 19650. Czyli szukamy, co jest napisane w normie i tego się trzymamy. Natomiast no, najbardziej cenił tych, którzy brali się za pracę i którzy te standardy poprawiali codziennie na miejscu tworzenia wartości. Teraz troszkę taki back off z mojej strony. No, dość długo, w kilku vlogach tam jechałem trochę na tych menadżerów. Natomiast trzeba powiedzieć, że menadżerowie i kadra zarządzająca jest w sumie najważniejsza w procesach wdrażania Lean. Wysoki management definiuje strategię, natomiast średni management on tę strategię przekłada na działania taktyczne i operacyjne, no, pod warunkiem, że to jest struktura hierarchiczna. Chociaż będzie taki vlog, gdzie powiemy o firmach ze spłaszczoną strukturą, czyli bez hierarchii, no ale to nie na dzisiaj. I menedżerowie wymagają tyle samorozwoju, co pracownicy. I to jest właśnie ta trudność, że po prostu menedżerowie muszą tak samo się rozwijać. Jest taka nagroda, nazywa się Shingo Prize. Jest przyznawana od roku 1988 przez Shingo, tak zwany Shingo Institute przy Uniwersytecie Stanu Utah. Najpierw była tylko dla Amerykanów, to było głównie dla produkcji, a od 1997 roku już jest praktycznie dla podmiotów z całego świata. Jednym z motorów jest tam Ritsuo Shingo, syn Shigeo, to jest konsultant Lean. On przekazuje wiedzę, praktycznie całą wiedzę ojca i nawet sypie anegdotami o nich na całym świecie. Między innymi opowiadał o tym takim systemie SMED, czyli Single Minute Exchange of Die, to znaczy jedno, teoretycznie w wolnym tłumaczeniu jest to jednominutowe przezbrojenie maszyny. Natomiast no, to troszkę się
Było takie drobne nieporozumienie, dlatego że jak Ritsuo opowiadał, ojciec, czyli Shigeo, uczył się golfa w wieku ponad 60 lat. I on był zafascynowany tym handicapem, czyli single handicap, czyli w golfie wiadomo jest im wyższy, czyli im mniejszy handicap, czyli powiedzmy 1 do 10 to są najlepsze handicaps. I on tego sformułowania użył, natomiast chodziło o to, że to nie jest przezbrojenie maszyny w ciągu jednej minuty, tylko że wartość tych minut jest jednocyfrowa. Także tę wiedzę ojca przekazywał. No, jak mówi znane polskie przysłowie, kruk krukowi konia tuczy. Natomiast odpowiedź się udziela właściwie na całym świecie. Między innymi dopadł go Paul Akers, którego znamy, i zapytał go, co to jest w ogóle ten TPS, czyli Toyota Production System. I odpowiedź Ritsuo była taka, że jest to taka na gorąco, jest to gromadzenie drobnych pomysłów od wszystkich. Czyli ciągłe doskonalenie jest domeną całej firmy, praktycznie każdego pracownika. Tak, jako przykład możemy podać firmę Wiremold. Na początku lat 90. szefem tej firmy został jeden z ekspertów Lean, Art Byrne. I przez jego działania w ciągu 3 lat zmniejszono proces zmiany matrycy tego wtrysku, czyli Exchange of Die. Skrócono z 14 godzin do kilkunastu minut. Generalnie wszystkie standardy przemysłowe, te operacyjne, one są przekształcane przy zastosowaniu podejścia Lean, dlatego że one są usprawniane z dnia na dzień. Nie ma takiego standardu, który jest zapisany, wyryty w kamieniu. One są zawsze przerabiane i poprawiane. No i domena Arta Byrne to była zmiana. A więc powiedział, że albo się zmieniasz, albo się nie zmieniasz. Nie ma trzeciej możliwości. Japończycy nawet nie zadali sobie trudu, żeby w ogóle wszystko to usystematyzować. Na przykład ten cykl PDCA podchodzi od Deminga. Kaizen wymyślił Masaaki Imai, ale już pracując praktycznie na całym świecie. Lean wymyślił John Krawczyk. Kata, o którym słyszeliście w poprzednich vlogach, wymyślił Mike Rother. Także to wszystko jest domena, te wszystkie, ten chęć tej katalogizacji, tej systematyki, to jest ten nasz zachodni umysł. Japończycy po prostu zmieniają i poprawiają to wszystko z dnia na dzień. Jak Lean w ogóle trafiło do budownictwa? W 1992 roku jeden z pionierów, uważam, że to jest jeden z geniuszy, opowiem o jego jednym wynalazku praktycznie. No to jest takie, to zresztą mamy w 2000, roku 2000, czyli teoria Transformation Flow Value. To będzie częścią jednego z vlogów, jednego z ważnych vlogów, będzie vlog numer 22. On zaproponował taką trzystopniową ewolucję Lean, czyli najpierw narzędzia, potem metoda fabrykacji, potem filozofia zarządzania. Natomiast najważniejsze rzeczy to było w tym samym roku. Glenn Ballard zaprojektował system harmonogramów Last Planner System, o którym już mówiłem. I w 2000, roku 2000 Koskela zaproponował tę teorię zarządzania projektami, czyli taką holistyczną teorię dla budownictwa. Oraz na bazie Toyota Target Costing w 2004 powstało narzędzie Target Value Design. Ono się później, przez jakiś czas ta nazwa była Target Value Design, ale potem zmieniła nazwę na Target Value Delivery, czyli dostarczenie docelowej wartości. I o niej powiemy we vlogu numer 21. Natomiast na dzisiaj już zakończymy. Natomiast w kolejnym vlogu powiemy o tym, dlaczego wdrożenia Lean oraz BIM zawodzą w naszym
w naszej rzeczywistości. Także zostańcie zdrowi i do następnego razu.